Jak strasznie, fajnie. Stanowisko dowodzenia. Tu dowodzili. O, Waikiki Beach. I całe Honolulu widać. Pathway, Diamond Head Crater. Wybetonowali to. Fajna ścieżka betonowa. Taki trail. Że jest nierówna i woda płynie jak jest ulewa. Zrobili taki klepisko jak kombajnie. Jesteśmy blisko. Falling Rocks. Honolulu. Po co chodzi na siłą, jak można taką salę robić? Entering channel. No light. No light, only channel. Wyobrażacie sobie, że to więźniowie kuli ręcznie? Ale pięknie. Jak strasznie, fajnie. Jak ta pani mówiła, to nie wiuje. Nie ma internetu. Powoli, może powinien iść teraz drugim, żebyś się nie zemdlały, co? Mów kiedy. Zwolnij, żebyś się nie zemdlały. Idź. Czy nie? Może tam ten się schodzi naokoło. Tak mi się wydaje, bo jest lup było napisane, nie? Było napisane lup? To jest prison. Prison run. Wbiega. Circle. Serpentyna. Damy panu i wbiegnie dalej. Stairs. Piękna konstrukcja. Chciałem zobaczyć view tu. A koniec trail. A tam. Kurczę, nie mogę. Stanowisko dowodzenia. Tu dowodzili.
Tam mamy Waikiki Beach. Zaraz wyjdzie. Polskie siły zbrojne na Hawaje. Marcin, jesteś tu? Tak. Idę do ciebie. Nie wiem, co to za jakiś dalmierz tutaj był. Jakiś dalmierz. Tutaj trzeba uważać na głowę. Gdzie jest Ola? Pani Mari się cieszy. Tak, dziękuję. Ma! Ja bym się dowiedziała, że jesteś naokoło i poszły tam. O, widać nasz hotel, na styk. A czemu to mogli dać strzałkę, że tak osie idzie, a nie... Że jest lup. Tu są schodami, czy tu idziemy? Waikiki Beach. Nie wiem, no nie czekamy też. O, jest ten lighthouse, patrz. My go nie widzieliśmy, jak jechaliśmy tą drogą, patrz. Mówiłeś, Nisia? Ty, patrz. Tam jest uphill jeszcze. No, tu się idzie raz. Czyli dziewczyny tam poszły. Tutaj na górze też punkt obserwacyjny. Patrzyli, czy japońskie A6M0 się zbliżają. Polskie siły zbrojne na Hawajach. Idziemy na górę. Jesteśmy. O, Waikiki Beach i całe Honolulu widać. You think that was John? Ale view, co? Oh, I think. Tu jest też jakieś stanowisko obserwacyjne. Tam są dwa bunkry. To jest zakaz wejścia tam. Mr. Heli tu lądował. Nie wiem, jak ten helikopter tu wylądował. UH-1 Iraqi na tym, bo bardzo mała płyta jest. Musiał być dobry pilot. Tam jest nasz hotel, o. Taki malutki, a tyle pieniędzy. Schodzimy na dół. Dostałem rozkaz. Polskie siły zbrojne na Hawajach. Schodzimy. Fajny ten lighthouse tutaj. Tak, to schodzimy tu prosto? Tak. Po tym trialem nie szliśmy. Marysia zeszła żółtymi schodami. A Hania nie wiem gdzie jest. O, jest na dole, czeka nas. A tu jest Hania. Pomiędzy Maui i Moloka. Tam. Ale widać Maui, szok. Ładnie. Schodzimy na dół.
Chodzimy na dół Diamond Head. Falling Rocks. Można odpocząć na ławce. Ale pali słońce. Jest ze 35 stopni, jak nie lepiej. A jest 9 rano. Jest 35 stopni, jest 9 rano. Czyli u was 21. 12 godzin różnicy. Nie musiałem przestawiać zegarka, jak leciliśmy na Hawaje. Jak nie chce wam się przestawiać zegarka i chcecie lecieć na wakacje, to lećcie sobie na Hawaje. Nie wiem, co to za wyciągarka tutaj była. It's trailing machine. Silnik elektryczny i ręczna wyciągarka, jak się popsuje. Jakąś linę tu ciągnęli. Ale jaką? Może radar? Szlak jest przepiękny. Chodzi mi o posadzkę. Część wykuty w skale, a tam naniesiony beton. Tam byliśmy, tam o. Gruble hawajskie. Ready on fire, patrzcie. Triangulację zrobili i ściągnęli go. To wyciągarka, co tam byliśmy. Nie, tak budowali. No tu komand, obserwacja, obserwacja. Mangusta. Mungus. Jest szybszy od węża. Co? Co mnie zaatakuje, prawda? Ale fajna. Come here. Ona po kanapkę. Ola, rzuci kawałek tego chleba. Nie, bo tak przylecą i ona się wystraszy. Ale się patrzy czerwonymi oczami, nie? Mangusta! Ale to ma pewno ona? Tak, one atakują węże i zagryzają je. Są szybsze od węży. O, jak dobrze, że żyjecie. Tak dlatego nie ma tu węży, one zjadły. Nie, to nie tak. Nie? A, tam jest napisane, nie karmić mangusty, patrz. Mangusta. Mungus. Case 580M. To na razie jedyny case, jakiego spotkałem na Hawaje. Czyli dopiero dwie jednostki. Jeszcze była jedna, ale była ukryta i to było na posesji prywatnej i to był chyba New Holland, ale nie jestem pewien, bo tył było widać tak troszeczkę. Na razie tylko dwie jednostki. Personal limitations if they're not properly equipped and they Brazilian Cardinal to jest something like that. So I do think taka Ameryka. Vertical clearance. Vertical clearance 13 feet i 6 cali. Czekaj, muszę to przeliczyć. 13 stóp. Raz, dwa, trzy. To jest 3,60 i 6 cali. 3,7 metra około. Nie przejdzie ciężarówką Władek. Echo, echo.
jestem tak z czerwoną głową. On się nazywa Brazylian. Ale piękna pogoda. Bez ale. Piękna pogoda. Kury są znowu. Piękne. A można i zdjęcie? Tak, ale nie wolno zrywać. Piękne. Piękne kaktusy. Monster. Good.
tutaj? Over and out, mission complete. Aloha.